Tegoroczna edycja przeglądu teatralnego Teatralna Wiosna odbyła się 15 maja w Centrum Kultury w Piekoszowie. W tym roku obejrzeliśmy w sumie 6 wystąpień, spektakle uczniów z klas 3-6 szkół podstawowych oraz monologi uczniów z gimnazjum. Opowieść nasza jest o pewnej żebraczce, która jak samo określenie wskazuje była bardzo biedna. Nie miała domu, bliskich, nie miała co jeść, ani gdzie spać. Każdego dnia stało przed nią widmo głodu, samotności, tęsknoty za dobrym słowem. Spójrzmy, oto ona. Jest pochmurny dzień. Żebraczka wędruje do wsi, gdzie widać kilka zabudowań. Podchodzi do pierwszego, puka do drzwi, czeka. Po chwili pojawia się gospodarz. Czego chcesz, starunko? Ciągle ktoś Czego chcesz, starucho? Ciągle ktoś z tych obszar pańców zawraca głowę, że też nie ma na to rady. Dobry gospodarzu, nie mam nic. Los był tak okrutny dla mnie. Wszystko straciłam. Nie jadłam od 2 dni. Proszę o kropkę chleba. A idź mi stąd. Nie zawracaj głowy, my też biedni, musimy wykarmić 3 dzieci. Może zostały jakieś resztki, ja wszystko w domu wysprzątam. Głód nie daje żyć, na dworze zimno. Jaćka, czy masz jakieś resztki z obiadu? Resztki dostał pies. Idź, kobieto, jak mnie zżarł, to twoje szczęście. Żebraczka biegnie do wsiej miski, pochyla się i wybiera resztki. Franek wszystko z daleka obserwuje. Dzięki ci, Boże, że zesłałeś tak zacnego człowieka. O, ziemniaki, kawałek marchewki, trochę sobie poję. Następnie podchodzi do drugiej chaty. Puka. Wybiegają dzieci. Obrzucają ją zgniłymi ziemniakami. Co tam? Dlaczego tak krzyczycie? Mamo, mamo, żebraczka przyszła. Ona mówi, że jest głodna. Przyniosę jej chleba. Nie mamy chleba dla obcych. Niech sobie weźmie tych zgniłych ziemniaków. Dzieci, do domu! Nie mam nic. Od chłodni nic nie jadłam. Daj mi, pani, proszę, chociaż kromkę chleba. Zaczekaj, dam ci, kobieto, aby cię bez niczego nie odprawić. Trochę chleba włożę ci do kieszeni, ale idź, by cię mój chłop nie widział. Bo cię psami poszczuję. Ten chleb jest pleśniały, cały zielony. Jak go zjem, to się rozchoruję. Pójdę jeszcze do tamtej zagrody. Może tam mnie wspomogą. Dzień dobry. A cóż to się stało? Może w czymś pomóc? Przygotuj coś do jedzenia. Dziękuję ci, dobry człowieku. Bóg mi was zsyła. Pójdę bardzo chętnie, bo zmarzłam i chce mi się jeść. Chodzą do chaty. Babcia przygotowuje posiłek.
dziadek zaprasza do stołu. Babcia podaje mleko, biały ser i dużą kromkę chleba. Dziękuję wam, dobrzy ludzie. Bóg mi was zsyła. Dziękuję wam, dobrzy ludzie. Do końca moich dni będę pamiętała waszą dobroć. Już czuję się o wiele lepiej. Nie pamiętam, kiedy takie dobre rzeczy jadłam. Prawdziwe mleko, prawdziwy biały ser, a chlebek taki smaczny. Nie szczędzicie mi dobrego słowa. Pójdę już, bo czas na mnie. Zostańcie z Bogiem. Idź z Bogiem, a uważaj na złych ludzi. Zapraszamy jeszcze do nas. Ludzie, przysyła mnie sama jegoż królowa i każe obwieścić, że jutro wszyscy mieszkańcy wsi mają zaproszenie na zamek królewski, bez wyjątku. Wszyscy idą na zamek wystrojeni, tylko staruszkowie ubrani są bardzo skromnie. Tylko nam wstyd przyniesiecie, ubrani jesteście w takie łachmany. To chociaż, jak będziemy już na zamku, usiądźcie sobie gdzieś w kącie, aby was nie było widać. Zrobimy tak, jak chcecie, a ubrań nie mamy. A że to rozkaz królowej, to musimy pójść. Prosimy przybyłych o zachowanie spokoju. Po zajęciu miejsc służba zaczęła podawać do stołu. Dało się słyszeć pomruki niezadowolenia. Serwowane były zgniłe ziemniaki, spleśniały chleb. Tylko na talerzach staruszków pojawiły się wykwintne dania, podawane z wielką uprzejmością. Po pewnym czasie wchodzi na salę przebraczka. Nastąpiła wyjątkowa cisza. Poczęstować was tym, czym wy niedawno mnie obdarowaliście. Niedawno przeszłam przez wieś w stroju żebraczy. Nikt mnie nie rozpoznał. Chciałam was sprawdzić, gdyż doniesiono mi, że moim poddanym brak miłosierdzia. Okazało się to prawdą. Tylko ci najbiedniejsi i najsłabsi wspomogli mnie. Okazali serce, ugościli i bardzo się przejęli niedolą jednej kobiety. Będziecie za to nagrodzeni! A moral z bajki płynie taki. Bogatym jest ten, kto posiada wiele. Bogatszym ten, kto mało potrzebuje. Najbogatszym ten, kto dużo daje.
jednak pomogło. Nie spał całą noc. Nazajutrz królewna znowu pojawiła się w ogrodzie. Czarownice, będźmy na łysie.
Przed przybyciem do naszego kraju emeryk otrzymał od swego ojca krzyż z relikwiami Krzyża Świętego. Mówię ci, że mnie szpiegują, tak? Widziałem.
ślady palców na mojej... Ta podłoga gada! Ta podłoga gada! Ona mówi, że przyniosła mi sól! A ja wiem, że tak, czyli... Wiem... Do tego ten żółtawy smak rodzyni dla zabicia koszki i woli migdałów. Żebyś miał co jeść, a ty nic. Widzisz?
rozsądku ci, co się dobrze, a ci, co źle, to nie, bo po co? Ale najgorzej to będzie z mamą. Siądzie, popatrzy tak na mnie. Powie, oj synu, synu. Pewnie będzie płakać. Halo? Marek? Ale... że jak złamał nogę? Że będę grał? W obronie? Dobra. Dobra, już zaraz będę na boisku, okej? Ty grał w mecz. Sędzia mnie wpuścił, bo Adam złamał nogę. Ale ta matma. Mam.
Przeczytałam 50 stron. Nie mogę już więcej. Byłam nie gotowa. Tak. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły grupy teatralne ze szkół podstawowych w Górkach Szczukowskich i Piekoszowa. Drugie miejsce przypadło uczniom z Mici Gozdu. Gimnazjalistom wręczono podziękowania za udział.